Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Od razu z góry przepraszam Was za mój głos. Mam chrypę, zaatakowało mi gardło. Już tą chrypę mam tak od co najmniej 3-4 dni. Ale już jest lepiej, bo przynajmniej mnie nie boli gardło, tylko chrypka została. Tak, witam serdecznie ponownie. W dzisiejszym odcinku jest czwartek. Gołąbki karmimy. Powiem dzisiaj ważną rzecz. Rzecz dotyczącą oczywiście kontroli, która się u mnie odbyła na mojej hodowli. Notorycznie, moi drodzy, notorycznie ktoś dzwoni i pisze listy ze skargami na to, że są gołębie. Oczywiście ja mam jakieś podejrzenia w stosunku do tych skarg. No ale tutaj nie będę tutaj wszczynał jakiegoś dochodzenia. Nie będę tutaj na ten temat nic mówił. Natomiast mam swoje przypuszczenia, kto, co i jak. Gołębie właśnie dostały, jak widzicie, jedzonko. Widzę, że brakuje mi jednego gołębia. Nie, jest, wszystkie są ok. Myślałem, że brakuje jednego połowego, ale widzę, że tutaj siedzi. No i mewka. Dostały jeść. Jedzą. Zaraz je oczywiście wypuścimy. I tak, wracając do tematu, moi drodzy, kontroli. Miałem kontrolę zarządu nieruchomości, pod który podlegają oczywiście działki. Wszystkie działki, więc również i moja. Kontrola. Kurde, strasznie mi się źle mówi. Kontrola dotyczyła tego, że komuś tutaj przeszkadzają gołębie. To też, moi drodzy, jak gdyby ujawnia to, jak dzisiaj, jacy są dzisiaj ludzie. Aruś, coś ty tam znowu złapał. Boże, taką małą myszkę. Nie umiesz złapać nic innego. Masakra. To też ujawnia, moi drodzy, jacy są naprawdę ludzie dzisiaj w społeczeństwie. W rozpłodzie gołębie też jedzą. I to też ujawnia, jacy są ludzie oczywiście dzisiaj w społeczeństwie, dlatego że ja pamiętam, że były takie czasy kiedyś, że jak ktoś miał jakiś problem, było trochę sprzątane przed tą kontrolą, natomiast już jest znowu syf. Młode gołębie fajnie się już chowią. Chodzą, tam jest jeden taki strzykowny. Nie sprzedam tych gołębi, dlatego że chcę mieć tych rudych gołębi troszkę więcej. I w przyszłym roku chcę iść na kolor, więc będę trzymał gołębie na kolor. Chociaż to pewnie nie wypali, bo są też gołębie niebieskie. Ale wracając do tego tematu, tej kontroli, bo zmieniam tematy, potem jest masło myślane. Więc wracając do tego tematu, tej kontroli, to ujawnia, jacy są naprawdę ludzie. Kiedyś były takie czasy, że jak ktoś miał do kogoś problem, to przyszedł i o tym problemie powiedział, tak? Przyszedł sąsiad do sąsiada i mówi: słuchaj, wiesz, to mi tam przeszkadza, mógłbyś coś tam zrobić w tym temacie. Jeszcze razem wypili wódkę i jeszcze razem ten problem rozwiązali. Natomiast dzisiaj jest takie społeczeństwo, moi drodzy, jak widzicie, że nikt nie przyjdzie osobiście, nie powie, co mu przeszkadza, jaki jest problem i tak dalej, tylko będą pisać listy i będą dzwonić, po prostu kolokwialnie kapując na drugiego człowieka, żeby uprzykrzyć mu życie, tak? Natomiast kontrola się odbyła, ustaliliśmy pewną kwestię z zarządem nieruchomości, z panem prezesem i z panią, która zajmuje się sprawami technicznymi. Ustaliliśmy pewną rzecz, o której tutaj nie powiem, żeby nie wszczynać jakichś dodatkowych kontrowersji w tym temacie. Ustaliliśmy pewną rzecz i na razie gołębie tutaj będą dalej. Więc tego tematu nie będę poruszał, o co chodzi. Będę to sobie robił, będę sobie to realizował powolutku sam. Niekoniecznie mówiąc o tym na filmie. Także tak to dzisiaj, moi drodzy, wygląda, że ludzie, ja podejrzewam, że to nie chodzi o to, że komuś coś przeszkadza,
tylko z zawiści, ze zemsty, z jakiejś zemsty, z zawiści, moi drodzy, z zemsty robi to pewna osoba, podejrzewam kto, nie powiem tego tutaj na filmie, z jakiejś po prostu zemsty robi to pewna osoba, która chce się na mnie zemścić. I tak to po prostu będzie wyglądać cały czas, tak, że jak nie tędy, to tędy, jak nie tak, to tak. Miałem też okazję doświadczyć tego, że została moja, kurde, blady. Nie zrobię tego jedną ręką, wybaczcie, muszę postawić tu kamerę znowu. Bardzo was przepraszam. Chcę otworzyć wlot, ale jedną ręką tego nie jestem w stanie zrobić. Także muszę to tak zrobić. Dobra. Niech gołębie sobie wylecą. No więc wracając do tematu tej kontroli i tych ludzi zawistnych, było, że została do pewnej osoby została skierowana opinia w kwestii mojej osoby. I ta opinia spowodowała, że ta osoba przestała się ze mną spotykać, zadawać. To jest bardzo ciekawe. Natomiast to świadczy też o tej osobie, która przestała się ze mną spotykać, jaką ona jest osobą. Spotykać i w ogóle rozmawiać, więc to też świadczy o tym, jaką ktoś jest osobą, że słucha plotek, a nie porozmawia też ze mną w tym temacie i nie uzyska jakichkolwiek wyjaśnień, tak? Dlaczego tak jest? Więc jest ogólnie totalny w społeczeństwie, moi drodzy, chaos, totalne niezrozumienie, totalny burdel, taki społeczny, socjalny, znaczy socjologiczny, to chciałem powiedzieć, taki problem socjologiczny związany z zachowaniem ludzi, tak? Że ludzie są pogubieni, tak? Jeden słucha drugiego, natomiast nigdy nie posłucha źródła, tylko ludzie słuchają plotek i potem wychodzą takie właśnie różne nieciekawe sytuacje. Na serio mam taką chrypę, że nie potrafię dobrze gadać, no ale ten film muszę dzisiaj nagrać, bo jest czwartek, więc coś muszę wam naopowiadać. Więc tak to po prostu, moi drodzy, wygląda. Gołębie poszły, młode, o, bardzo wysoko i prędkość jest bardzo fajna. Super, super mi latają te mutki. Oczywiście ja nie lotuję, oczywiście to już jest temat całkowicie zamknięty, natomiast bardzo fajnie, o, idą tam wysoko. Gdzieś wyżej leci samolot, one go postrzegają jako drapieżnika. Próbują go gdzieś tam nawet przeganiać. Samolotu nie będzie pewnie widać, bo jest bardzo wysoko, prawie w chmurach leci. A gołębie poszły bardzo daleko. Młodych nie ma, stare krążą. Młode poszły bardzo daleko. No i fajnie. No więc tak to, moi drodzy, wygląda, jeżeli chodzi o tą kontrolę. Kontrola została przeprowadzona. Ustaliliśmy z zarządem nieruchomości pewne kwestie. Te kwestie będą podopinane do końca roku, myślę, i temat gołębi, myślę, zamkniemy. Natomiast na razie gołębie są i nic nie wskazuje na to, żeby miały stąd po prostu zniknąć. Ja jeszcze będę pisał pismo do zarządu w związku właśnie z tymi gołębiami i będę zbierał podpisy od działkowiczów, żeby to po prostu rozstrzygnąć. Będę to pismo pisał i zobaczymy, jaki będzie oddźwięk zarządu nieruchomości, jeżeli zbiorę wszystkie podpisy ze wszystkich działek, że po prostu no, jeżeli ktoś podpisze się, że gołębie nie przeszkadzają, a będzie większość głosów, to myślę, że zarząd nieruchomości odstąpi od, że tak powiem, egzekwowania pewnych jak to się mówi, pewnych czynności związanych właśnie z tymi gołębiami. Także temat już tej kontroli zakończmy, natomiast pójdziemy tutaj sobie zerknąć jeszcze do młodych gołębi. Widziałem, że moja pupila tutaj już znowu buduje gniazdo, więc będą kolejne mutki.
Na pewno jedno. O, tu mamy nawet cufelka, widzę. Mamy tutaj cufelka blokowca. Proszę bardzo, to z obrączki. Nawet jakiś taki dziwny, bo obrośnięte łapy ma. Fajny gołąb. Z obrośniętymi łapami. Muszę go stąd wygonić. O, poszedł sobie. O, on już się tak przyzwyczaił, że on tutaj już lata jak swój. Tu mamy jeszcze kilka mundeczków, które się tu jeszcze czają. O, tu zobaczymy, bo tu pupila już zniosła jedno jajko, widzę, już takie przybrudzone. Chyba nic z tego jajka nie będzie, bo już jest przekulane, widzę. No ale w porządku, niech to tak zostanie. Bałagan jest, moi drodzy, bo było bardzo mokro, bo strasznie padał deszcz. Było fajnie posprzątane, natomiast znowu zrobiła się tutaj ciapa, ale to nic. Gołębie są zdrowe, w każdym razie kilka tam takich niedorajdów to zostawiam. Potem na koniec sezonu, jak będę je przerzucał tutaj, zresztą będę to robił za niedługo, rozpód cały pójdzie tutaj do gołębnika, gołębi młodych. Tu sobie będą siedzieć, będą zamknięte, a wszystkie te gołębie lotne pójdą do tamtego gołębnika i będą sobie oblatywane, będą oblatywane z tego gołębnika. To zamierzam zrobić z początkiem września. Także tak to wygląda. Kontrola już przeprowadzona, wszystko podopinane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze kilka młodych, które nie wypłynęły. Bardzo bym chciał, żebyś poszedł młody na dwór, wiesz? No idź na dwór. Nie rozumiem tych gołębi, naprawdę. Uciekaj stąd. Czemu nie idziesz do pola? Spieprzaj. Muszę je czasem gonić, bo tak to wygląda, że o. A ty, kurdupel, też byś sobie wyszedł na dwór. Przecież nic ci się nie stanie. No, wio. No, niech to tak wygląda. Jak jest. Tutaj coś się w nocy podziało, jak byłem w pracy, ale nie wiem dokładnie co. Muszę ten dach tu poprawić, bo się zepsuł. Coś się tutaj podziało, tutaj wlot był trochę uchylony. Podejrzewam, że jakiś gołąb tutaj chciał się wydostać. Zahaczył się gdzieś i po prostu zostały pióra wyrwane. Tak to wygląda, ale nie wiem, co tu się stało. Dobra, nie istotne. W każdym razie temat kontroli już dzisiaj zakończymy. I tak to, moi drodzy, wygląda z tymi ludźmi. Gołębie, jak widzicie, poszły. Lata tu kilka chyba tylko młodych, albo to są tylko stare gołębie. To są chyba tylko stare gołębie. Tak, to są stare gołębie, przyszły sobie. Natomiast młode wybyły. Młode poszły sobie gdzieś dalej. Puste niebo, więc na pewno odeszły gdzieś dalej. I tak to wygląda. Gołębie. Gołębie, moi drodzy, to moja pasja oczywiście i nie zamierzam z niej zrezygnować. Dlatego też będzie stworzona lista. Lista wszystkich działkowiczów, którzy będą się podpisywać pod tą listą, czy chcą, aby moje gołębie zniknęły z działek, czy nie. No niestety, ale takie są prawidła i regulaminów i tego, tylko że ja wcześniej kontaktując się, robiąc jako jeszcze prezes ogródków działkowych tutaj, jako prezes zrobiliśmy walne zebranie zarządu działkowców i uchwaliliśmy, że moje gołębie mogą tutaj być, natomiast ich liczba nie może przekroczyć 50 sztuk lotnych gołębi, żeby więcej niż 50 sztuk nie latało po działkach, a obecnie lata ich 40. Nie, bo bym teraz skłamał. 40 chyba, 3. Coś takiego. No i tak to wygląda, tak? I chyba raczej więcej tych gołębi tutaj nie będzie, bo zbliża się, jak wiecie, jesień i na pewno gołębie od października, może od listopada, zobaczymy, jak długo będą utrzymywać się liście na drzewach, zostaną po prostu zamknięte. I tak to wygląda. I tak to wygląda, tak? Tutaj mamy te fajne mutki. Ja może pokażę. Zaprezentuję. Tak, tu sobie położymy znowu kamerę. W ten sposób. Mi się udaje złapać. Tu są tu fajne te mudeczki. I te, proszę bardzo. Tutaj z tych rudych gołąbków. Piękny rudzielec.
Aha, taki jesteś piękniuchy. Fajnie gołębie się chowią, odchowane, super. Ogon już ma duży, natomiast jeszcze nie umie latać. Ciężki strasznie. Kawał byka. Zobaczcie, jakie tu ma, jaką tu ma tą pierś różową. Nie wiem, czy to widać, ja się na tym też nie znam za bardzo. Jest to dla mnie istotne, ta pierś. No, najszykowniejszy jest ten łobuz. Patrzcie, jaki fajny. Ten gołąb nie będzie na sprzedaż, bo ja takich gołębi nie mam z tych kolorów, więc ten gołąb musi zostać u mnie. No i prawdopodobnie będzie już oblatywany z tego gołębnika, jeżeli się uda oblatać, bo może się też stracić, bo różnie to bywa, ale jest fajny. Jaki rudy. Nie wiem, czy to widzicie. Fajnie tutaj ma takie rude. Tu ma taki ten inny kolor, taki siwy, popielaty. I łepek też ma biały. To będzie prawdopodobnie samiczka. O, silny, fajny gołąb. No. I jeszcze jeden został. Płowy. Ten będzie taki płowy, ale taki nakrapiany, jakby taki trochę czerwony, z takimi kropeczkami. Nie wiem, czy to widzicie. Taki fajny. No, ale płowy z takimi incentkami. Bardzo fajny też gołąb. Numer 53-55. No i to jest po tej mojej perce. Fajny. Skubany. I tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o te mutki. I kontrola już oczywiście, tak jak mówiłem, się. O, przyleciały młode, więc daleko nie poleciały. Chociaż ostatnio przychodzą bardzo czarne, mają nogi, więc pewnie latają gdzieś na węgiel. No ale to też nie są wszystkie, przyszła tylko jakaś część. A tam widzę, że też usiadły. Już młode jakieś. Za ten czas. O, przyszły już chyba wszystkie. O, krążą sobie fajnie. No i tak to, moi drodzy, wygląda, tak? Także kwestia tej kontroli, moi drodzy, to już jest zakończona. Ja powiedziałem, że rozstrzygnę to w taki sposób, że po prostu wezmę i zrobię listę. Przejdę się po działkowiczach, zrobimy to jeszcze raz, zrobimy listę zgody na gołębie, które hoduję już od 2015 roku tutaj. Więc to już jest kawał czasu i jak do tej pory nikomu nic nie przeszkadzało, teraz nagle zaczęło zaś ludziom to wszystko przeszkadzać. Więc będziemy teraz kombinować, jak to rozstrzygnąć, i ja wiem, jak to rozstrzygnąć. Tak jak powiedziałem, zrobimy listę po prostu działkowiczów, którzy zgodzą się lub nie zgodzą. Jeżeli będzie większość, pismo pójdzie do zarządu nieruchomości i będziemy to rozstrzygać po prostu, żeby te gołębie zachować tutaj, tak? Bo tu chodzi o to, że po prostu, no, w wyniku tych kontroli, w wyniku cały czas tych skarg, należałoby te gołębie chyba jednak zlikwidować, ale przecież dobrze wiecie, że gołębie nie mogą być zlikwidowane, bo jest to pasja, która gdzieś tam też poniekąd trzyma mnie przy życiu i po prostu, no, nie widzę tego, żeby to tutaj próbować w taki sposób rozwiązywać, że wezmę i nagle zlikwiduję gołębie, czyli je, kolokwialnie rzecz ujmując, pozabijam, bo nie idzie ich po prostu sprzedać, tak? Chyba że znalazłby się kupiec, który chciałby kupić całą tą hodowlę, całą, ale wszystkie gołębie do cna, razem ze wszystkimi jajkami, ze wszystkim. Jeżeli byłby taki kupiec, który chciałby te gołębie kupić, jest ich tutaj około 70, bo tu jest 40, tam jest 20 parę. No tu jest 40 parę, tam jest 20 parę, więc będzie gdzieś około 70 gołębi, może równo nawet 70. Więc jeżeli byłby kupiec, który będzie chciał te gołębie kupić w całości, to być może bym je sprzedał, tak?
Ale nie sądzę, bo tak jak powiedziałem, jest to pasja i nie zamierzam, moi drodzy, tych gołębi na razie sprzedawać. Dlatego będzie to rozstrzygnięte w taki sposób, a nie inny. Co do sprzedaży gołębi, moi drodzy, nie będę wysyłał żadnych gołębi, moi drodzy, żadną pocztą. Już to zdecydowałem. Jest tylko jeden człowiek, który zamówił u mnie parę gołębi i te gołębie będę musiał jednak wysłać ze swoją stratą. Czy ze swoją stratą. Natomiast bardzo, jeżeli ktoś by chciał kupić gołębie, to bardzo, bardzo preferowałbym odbiór osobisty jednak, bo nie chcę się bawić w pakowanie do klatek, zawożenie na pocztę, a czekanie w kolejce, a tego, dlaczego nie chcę tego wysyłać kurierem, dlatego, moi drodzy, że nie mam tutaj meldunku, żeby tu kurier mógł przyjechać. Wiecie, w jakiej jestem sytuacji teraz. I po prostu musiałbym siedzieć na blokach i czekać na tego kuriera. Przepraszam, pluję się. A nie chcę tam na blokach siedzieć. I będzie to tak rozstrzygnięte, że jeżeli ktoś chce kupić te gołębie, to naprawdę musi. Z rozpłodu. Gołębie z rozpłodu. Mam na myśli gołębie z rozpłodu, oczywiście. To musi sobie, po nie sobie przyjechać, bo ja nie będę się bawił w jakieś wysyłania i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mi się w to z tym pierdzielić. Zawożenie na pocztę, a potem czekanie tam, a tam kolejki, a ludzie zaglądają, a co to tam w tej klatce masz, a co się zesrasz. Ciekawość ludzka nie zna granic. Tak, moi drodzy, kończę dzisiejszy odcinek. Nie będę nagrywał więcej, bo temat już kontroli jest rozstrzygnięty. O sprzedaży gołębi też powiedziałem. Mam dzisiaj chrypę, nie za bardzo mi się chce rozmawiać. Więc jak coś, ktoś jest zainteresowany, niech dzwoni do mnie. Jakby ktoś był zainteresowany kupnem całej hodowli, oczywiście, to też może zadzwonić i mogę się dogadać co do ceny. Na pewno cena będzie duża, bo ja nie sprzedam tych gołębi za pół darmo. No są to bardzo fajne gołębie, tak? No i to tyle, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku nie będę więcej wytężał mojego gardła, bo jak słyszycie, mam zjechany głos i nie będę tutaj nadwyrężał się więcej, dywagując z wami tutaj na temat tych ptaków i tak dalej. Także to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Bardzo was serdecznie pozdrawiam wszystkich. Mewka przysiadła na krzewie. Także bardzo wam dziękuję za subskrypcję. Ostatnio bardzo dużo nowych subskrybentów przybyło i ostatni film zdobył prawie 7000. Prawie 7000 wyświetleń, także bardzo wam za to dziękuję, serdecznie pozdrawiam i dobry lot. Trzymajcie się, lotujcie jak najlepiej potraficie. Wszystkiego dobrego.